Gulbalux, producent domów z drewna. Już od 20 lat na rynku. Rodzinną firmę założył, a po latach został wybrany posłem ziemi podkarpackiej. Mieczysław Golba. Budujemy solidne, ciepłe, energooszczędne domy z drewna. Zapraszamy do współpracy. Gulbalux. 20 lat na rynku. TVPodkarpacie.pl. W 21. kolejce trzeciej Ligi Lubelsko-Podkarpackiej Stal Sanok przegrała na Wierchach z Karpatami Krosno 0-2. Zapraszamy do obejrzenia relacji oraz pomeczowych wypowiedzi trenerów. Przełamaliśmy tutaj ten teren z tego, co tam prezesi wyliczyli. Ostatni raz w 92 roku bodajże było tutaj zwycięstwo, także po prostu no, na pewno to na wszystkich jakoś tam ciążyło. Każdy miał w głowie, że tu gra się Karpatom zawsze bardzo ciężko. Te pojedynki derbowe zawsze wyzwalały dodatkowe emocje, tutaj nikogo nie trzeba było motywować. No szkoda, że przegrany. No, trzeba jasno powiedzieć, że nie był to najlepszy mecz w naszym wykonaniu. Uważam, że z tych dotychczasowych, które rozegraliśmy, to był najsłabszy mecz. Na pewno po słabej tamtej rundzie chcemy zdobywać punkty, żeby się utrzymać i złapać jakiś tu kontakt z tą pierwszą, szóstką, siódemką.
mam nadzieję, że nam się to uda. Trzeba przyznać, że dzisiaj Karpaty zawiesiły nam wysoko poprzeczkę i naprawdę zagrały dobre zawody, stąd ta porażka. A na pewno boli troszeczkę bardziej, bo zawsze te pojedynki cieszą się dużym zainteresowaniem, co było widać dzisiaj na trybunach. Dziękuję wszystkim kibicom. Kibicom za świetny doping i w momentach, kiedy nie szło i w momentach nawet, kiedy już było wiadomo, że tego meczu nie wygramy. Także wielkie, wielkie podziękowania ode mnie, od chłopaków za dzisiejszy doping na meczu. TV Podkarpacie.pl